Czysty. Ubierz się. Let's go. Szybciej. Żółtodziób. Twarzą do ściany. Tylko zapnę. Odsuń się. 13. Zamknąć. Zamknąć śluzę. Wsuń dłonie przez okienko. Gdy rozkuje ci pierwszą rękę, złap za górną krawędź. Gdy rozkuje drugą, odsuń się od drzwi. Idź na spacerniak. Szkoła gladiatorów. Stawiam dychę na Gonzalesa. Williams go załatwi. Nieszkodliwa rozrywka, oni i tak się biją. Na kogo stawiasz? Tak jak pan, na Gonzalesa. Słusznie, sierżancie? Wolę Williamsa, oczywiście. Szlak. Co robić? Cholerny Gonzales. Załatw go. Przeklęty czarnuch. O tobie mówię, Jackson. Bez broni jesteś zerem. Pogadam z nim. Myślisz, że boję się izolatki? Olewam siebie i karcer. Kto powiedział, że trafisz do izolatki? Dajcie go do pokoju przesłuchań. Rozpuść. I co powiesz? Tylko tyle? To jest teraz czarnuchem. Do izolatki? Nie, do celi. Niech go wszyscy zobaczą. Nadal najlepszy. Wszyscy widzą? Paczki dozwolone dopiero za kwartał. Fiszbiny w staniku. Konieczna będzie rewizja osobista. Proszę zdjąć bluzkę. I stanik.
Unieś ramiona. Thank you. Dziękuję. Hey, baby. What's wrong? Co się stało? It's nothing. Nic, w porządku. Jesus Christ, they wouldn't Przez trzy miesiące nie pozwolili się nam zobaczyć. A później zadzwonili, że trafiłeś na oddział zaostrzony na gorze. Co się dzieje? W coś wpadłem. Tylko tyle mi powiesz? Przedłużyli mi odsiadkę o 90 dni. Co zrobiłeś? Nic, przysięgam. Musiałeś, skoro cię ukarali. To nie jest takie proste. Nie mogę ci tego wyjaśnić. Musisz mi zaufać. Jak Mikey? Dobrze. Przywieziesz go następnym razem? Tak. Tęskni za tobą. Skończyły się nam pieniądze. Muszę spłacać kredyt hipoteczny. Szukałam pracy. A Mikey? Mama z nim posiedzi. Mieliśmy na 9 miesięcy, ale sporo wydaliśmy na wesele. Nie odzyskałam wszystkich zaliczek. Wykorzystaj czeki z pożyczki. Coś wymyślę. To twoja firma. Do diabła z nią. Teraz się nie liczy. Weź czeki. Otworzyć sekcję A. Świetnie, że jesteś, Białasie. Dla ciebie wszystko. Porter, wstawaj. Twarzą do ściany. Na kolana, dłonie na kark. Ogłuchłeś? 13. Listy od Johna Henry'ego Smitha, umieszczone w internecie, żeby wszyscy przeczytali. Każdy student filozofii przyzna, że prawda o kondycji ludzkiej zawiera się w stawianiu czoła temu, co najbardziej w sobie nienawidzimy, aby odkryć altruizm i uczciwość. Ple. Ktoś się na to nabiera? Pamiętam, jak pierwszy raz o tobie usłyszałem. Załatwiłeś 17 osób? Jesteś przeklętym hipokrytą. Myślisz, że ludziom takie bzdury coś dają? Osły szukają pociechy religijnej i chcą zbawić świat.